Finlandia to kolejny kraj, który zderza się z szantażem migracyjnym Kremla. W reakcji na kryzys zamyka 4 z 9 przejść granicznych z Rosją. Prezydent kraju dziś przyjechał do Polski, by rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. Władze Finlandii są przekonane, że za presją migracyjną na ich granice stoi Rosja. To zemsta za współpracę obronną ze Stanami Zjednoczonymi, mówi premier Finlandii. Jesteśmy przygotowani na różne działania i złośliwości Rosji, dlatego też dla nas ta sytuacja nie jest zaskoczeniem. Część osób mimo zimowych warunków dociera na przejście graniczne na rowerach. Jest to teatr robiony przez Rosję specjalnie, aby znowu uruchomić jakieś tam nurty współczucia ze strony społeczeństw europejskich. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Według fińskich strażników migranci pokonują w taki sposób jedynie krótki odcinek trasy. Przyznają też, że Rosjanie wypychają przybyszów w stronę granicy, zamykają szlaban, a powrót jest niemożliwy. Zwykle przybywają po azyl. Większość z nich pochodzi z takich krajów jak Irak, Somalia, Jemen i tak dalej. Nie są to Rosjanie. Zamknięte zostały 4 z 9 przejść granicznych. Fińska prasa donosi, że rząd w razie eskalacji sytuacji jest gotowy nawet z dnia na dzień zamknąć pozostałe. Na najdalej wysuniętym na południe przejściu zbudowane zostały dodatkowe bariery. Zamknięcie przejść granicznych rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał za przyjęcie przez Helsinki antyrosyjskiego stanowiska. Zaprzeczył oskarżeniom, że Rosja celowo popycha migrantów w stronę granicy. Nie przyjmujemy takich oskarżeń. Z przejść granicznych korzystają ci, którzy mają do tego prawo i w tym zakresie nasi strażnicy graniczni w pełni stosują się do wszystkich oficjalnych poleceń. Wejście Finlandii do NATO rozgniewało Moskwę. Ambicje Rosji były inne. Cała wspólnota euroatlantycka miała stać się neutralna jak Finlandia. Rozszerzenie NATO ostatecznie pogrążyło plany Putina o finlandyzacji sojuszu. Finlandia wiedziała cały czas, że to jest dobry ruch. Tutaj cały czas pokutuje ta filozofia niedrażnienia Rosji, jakichś tych naleciałości historycznych w relacjach fińsko-radzieckich, fińsko-rosyjskich. Ale tutaj już sytuacja była na tyle poważna i to, co wydarzyło się w Ukrainie, uświadomiło Finlandii i Szwecji, że po prostu to jest jedyna droga, aby powstrzymać te neoimperialne pomysły Rosji. Wojna hybrydowa, po jaką sięgnął reżim Łukaszenki, a za którą stał Władimir Putin, to doświadczenie Polski z ostatnich lat. Trudno nie dostrzec, że ten scenariusz został powielony. Dlatego temat ten podjęto dziś, kiedy wizytę w Polsce złożył prezydent Finlandii. Nie mamy wątpliwości, że dzisiaj na granicy z Rosją Finlandia spotyka się z podobnym zjawiskiem, z jakim my tutaj mamy do czynienia od 2021 roku, to znaczy po prostu, krótko mówiąc, z hybrydowym atakiem na fińską granicę, który jest realizowany poprzez wpychanie grup migrantów na tą granicę. To scenariusz, który Polska zna i rozumie, wskazał prezydent Andrzej Duda. Zapewnił fińskiego prezydenta o wsparciu dla działań mających służyć ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Przywódcy rozmawiali również o wojnie na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda powtórzył: Ukrainie należą się gwarancje bezpieczeństwa. Tymi gwarancjami bezpieczeństwa w naszym przekonaniu w przyszłości tak naprawdę jest po prostu przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia dopiero od niedawna jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent kraju widzi wielki wkład prezydenta Andrzeja Dudy w szybkie zakończenie procesu akcesyjnego. Obaj zgadzamy się z tym, że musimy kontynuować nasze wsparcie dla Szwecji, by ona jak najszybciej stała się członkiem NATO. Prezydenci Polski i Finlandii rozmawiali również o kwestiach związanych z gospodarką i handlem.